Witam serdecznie wszystkich Państwa, zarówno widzów, jak i prelegentów. Bardzo się cieszę, że spotykamy się znowu w Hewre na kolejnym Urban Talku. A Urban Talk jest to taki cykl o mieście, o jego rozwoju, o kierunkach, które warto obrać teraz, jak i w przyszłości. W ramach cyklu spotykamy się na webinarach, debatach, spotkaniach i kinach pod chmurką. Tematem dzisiejszego spotkania jest strefa czystego transportu. Gośćmi debaty będą profesor Marek Brzeżański, pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, pan Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, pan Tomasz Urynowicz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, i pan Andrzej Guła, krakowski alarm smogowy. A spotkanie poprowadzą pani Edyta Kruk, przewodnicząca Komisji Edukacji oraz radna dzielnicy pierwszej Stare Miasto, dr Borys Makary, wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości i ja, Izabela Chyłek, menadżerka Hewre. Przed rozpoczęciem dyskusji chciałabym zachęcić wszystkich państwa do zadawania pytań naszym gościom na wydarzeniu na Facebooku. Na końcu naszego spotkania zadamy trzy pierwsze pytania naszym gościom. A więc zaczynajmy. Co to w ogóle jest ta strefa czystego transportu? Kto to w ogóle wymyślił? Skąd ona się w ogóle wzięła? Co to jest? Panie dyrektorze. Tak mi się skojarzyło a propos rozmowy o trudne pytania, to wiadomo, kto zostanie wywołany. A już zupełnie serio, strefa czystego transportu, o której rozmawiamy w tej chwili, to jest przede wszystkim coś zupełnie innego niż strefa czystego transportu, która była przez chwilę na Kazimierzu wcześniej, ponieważ rozmawiamy o rozwiązaniu de facto strefie niskoemisyjnej, czyli strefie znanej z miast, ponad 300 miast, jeśli dobrze pamiętam, na całym świecie, głównie w Europie, które wdrażają to rozwiązanie jako chęć regulacji jakości pojazdów, które wjeżdżają, w sensie tego, co emitują. Tak? I mówimy o strefach niskoemisyjnych, chyba takie najbardziej kojarzące się mieszkańcom Polski to są tak zwane Umweltzony w Niemczech, strefy, w których ewolucyjnie wprowadzano najpierw normy euro, powiedzmy 3, 4, 5, 6, tak, wiadomo, że trwało to ponad dekadę. No, w Polsce jesteśmy tą dekadę spóźnieni, więc dopiero rozpoczynamy. Przez to, że nie było przepisów po prostu wcześniej. Te pierwsze wprowadzone w 2019 wiemy, że nie było szansy oprzeć o, to była tak naprawdę ultra niskoemisyjna albo wręcz zeroemisyjna strefa. To kiedyś w przyszłości, ale teraz to jest niemożliwe, dlatego wracamy po tych 3 latach do stref niskoemisyjnych i tym jest strefa czystego transportu. Tak naprawdę powinna się nazywać strefą niskoemisyjną. Bo tak chronologicznie, to jest 2018 rok, była pierwsza ustawa, która była właśnie tak, miała mocne ograniczenia, dużo wykluczeń, jeżeli chodzi o wjazd do takiej strefy. Później w 2021 została poprawiona i wpisana do ustawy elektromobilności, tak, i paliw alternatywnych, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj też jakby wspomaga nam uchwała antysmogowa i program ochrony powietrza, który został przyjęty w Małopolsce, tak? Panie Tomku. Dziękuję bardzo. Tak, program ochrony powietrza w Małopolsce jest takim dokumentem, który stworzył ramy, które pozwalają konstruować strefę czystego transportu. Oczywiście myśmy przez jakiś okres czasu i tak funkcjonowali, czekając wszyscy na ustawę, która pozwalała na stworzenie podstawy prawnej. Niemniej jednak to, co wymusiliśmy wpisując w program ochrony powietrza, to jest ten termin wejścia w życie. Bez zbędnej zwłoki, rok po przyjęciu podstawy prawnej. I to też oczywiście powoduje to, że ta dyskusja odbywa się dzisiaj i z pewnością przy okazji strefy czystego transportu, bo już miałem przyjemność w kilku debatach brać udział, słyszymy różnego rodzaju argumenty, ale jedną rzecz z perspektywy właśnie Sejmiku Województwa Małopolskiego, czy po prostu programu ochrony powietrza
chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć. My oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o transporcie i tylko o strefie, ale ta strefa została wprowadzona do programu ochrony powietrza właśnie ze względu na potrzebę w ochrony powietrza, na walkę ze smogiem. Jest jednym z elementów naprawczych, które w Małopolsce, w Krakowie trzeba zastosować, by po prostu podnieść jakość powietrza. Dzisiaj też jesteśmy w takim bardzo ważnym momencie, bo z jednej strony my wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co zaproponuje dyrektor Łukasz, co zaproponuje miasto, bo tak naprawdę bez tych danych wyjściowych trudno jest przeprowadzić poważną dyskusję. Nie wiemy, jakiego typu samochody wysokoemisyjne w obszarze objętym strefą czystego transportu występują, ile ich jest, mówiąc krótko, jaki będzie ten rozmiar problemu, ale z pewnością jednej rzeczy bardzo mocno kibicuję. Znaczy kibicuję temu, by Kraków przyjął uchwałę o strefie czystego transportu rzeczywiście w bezbędnej zwłoki, czyli na koniec grudnia tego roku. Myślę, że co jest istotne i to jest pytanie do panów, wokół strefy czystego transportu narosła dość taka negatywna atmosfera wśród mieszkańców i raczej spotyka się ona z negatywnym odbiorem, ale jak rozumiem, miasto jest obowiązane do wprowadzenia tej strefy zgodnie z ustawą, tak? Czyli my po prostu nie jest tak, że my chcemy, Kraków chce wprowadzić, tylko musi wprowadzić, tak? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że też chce oczywiście. Oczywiście, że chce, tylko musimy zrobić tą strefę, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli. Nie, no ja myślę, że przede wszystkim na tyle, na ile pamiętam, różnego rodzaju badania, włącznie z badaniami typu barometr w mieście, to generalnie mieszkańcy oczekują lepszej jakości powietrza. Zrobiliśmy krok do przodu i to bardzo duży krok, eliminując niską emisję z pieców. Ten drugi krok to jest transport drogowy i musimy po prostu ten krok, nie tyle, że musimy w sensie, że jesteśmy przymuszeni, musimy go zrobić, jeśli chcemy wypełnić nasze wspólne aspiracje jako mieszkańców Krakowa, żeby to powietrze osiągnęło taki poziom, taką jakość, jaką oczekujemy. I trzeba powiedzieć, że teraz ustawa daje dużą dowolność gminom, jeżeli chodzi o jakby kształt tej strefy. Według panów, jak ta strefa powinna wyglądać? Bo głosy, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi czy sąsiadami, mówią, jedni mówią tak ograniczyć według euro, norm euro, drudzy mówią nie, niech wjeżdżają wszyscy, tylko niech za to płacą. A jak według państwa powinna wyglądać ta strefa? Kogo powinniśmy do niej wpuszczać, a kogo nie? Jeżeli można. To nie jest kwestia płacenia, bo nikt nam za pieniądze zdrowia nie zwróci. Poza tym tworzenie stref na małym obszarze też nie bardzo ma sens. To musi być duży obszar, to musi być obszar ograniczony wyraźnymi liniami komunikacyjnymi. I w przypadku Krakowa takim dobrym rozwiązaniem jest istniejąca druga obwodnica, która wyraźnie oddziela centrum miasta od pozostałych części naszego grodu. Proszę Państwa, to jest problem, który powstaje we wszystkich europejskich miastach, które się wywodzą ze średniowiecza, które mają bardzo ciasną zabudowę centrów, w ogóle nieprzystosowaną do ruchu kołowego, a rozwój motoryzacji nastąpił lawinowo. Myśmy się nie spodziewali, że będziemy mieć takie skutki tej motoryzacji. Jeszcze do lat 70. problem emisji toksycznych składników spalin samochodowych w ogóle nie istniał. Głównym problemem było posiadanie samochodu, produkcja samochodów. Natomiast w tej chwili widzimy, co się dzieje na drogach. Jest problem, żeby w ogóle te samochody gdziekolwiek jeździły, nie mówiąc o tym, że muszą gdzieś parkować. Także to nie jest problem tylko jakiegoś małego obszaru, ale właściwie docelowo to obszar całego miasta będzie na pewno objęty kiedyś taką właśnie strefą obniżonej emisji. Nawet chyba jesteśmy zobligowani tutaj do 31 grudnia 2025 roku cały Kraków objąć takim. Ja tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę w pytaniu Edyty. Jest pewna teza, którą od razu chciałbym sprostować. Nie kto nie wiedzie, tylko co nie wiedzie, bo
kto, to każdy powinien mieć możliwość i przed nikim bramy Krakowa i drugiej obwodnicy nie będą zamknięte z pewnością. Ale co, to już jest jakby wyzwanie. Ja postuluję i uważam tutaj zdecydowanie, że jeżeli, że po pierwsze ta strefa powinna być wdrożona z pewnością na koniec tego roku, czyli obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, ale jej plan wdrażania powinien być ewolucyjny. Znaczy powinniśmy podawać te ograniczenia z perspektywą czasu, tak aby każdy wiedział, ale z pewnością w pierwszym etapie przynajmniej już te 20-wieczne diesle nie powinny wjeżdżać do tej strefy na pewno. Jeżeli można w tym temacie. Proszę Państwa, niezwykle pomocna byłaby tutaj szeroka akcja informacyjna, która by poinformowała mieszkańców Krakowa, żeby się nie przymierzali do kupna jakiegoś typu samochodu, który za 2-3 lata nie będzie dopuszczony do ruchu. Poza tym, proszę Państwa, to nie jest tylko problem samych mieszkańców ścisłego centrum Krakowa. To jest głównie problem pojazdów przyjeżdżających. Z jednej strony są to turyści, z drugiej strony są to tysiące aut dostawczych ciężarowych, które utrzymują też naszą tkankę miejską, bo to są różnego typu firmy usługowe, prawda, dostawcy. I dlatego tutaj powinniśmy na to większy nacisk położyć. Natomiast ja bym mniej obciążał mieszkańców naszego miasta. Trzeba nawet, ja bym proponował, żeby powiedzmy roczny jakiś okres karencji wyznaczyć, żeby oni mieli czas na zmianę pojazdów, którymi w danym roku dysponują. Natomiast proszę Państwa, te przepisy, do których my się przymierzamy, one nie są wcale restrykcyjne, bo my tu mówimy o 17-letnich samochodach z silnikami benzynowymi i powiedzmy 11-letnimi samochodami z silnikami diesla. Czyli nie są to samochody, które są bardzo drogie, obciążały bardzo budżet rodzinny i teraz tych ludzi pozbawiamy możliwości transportu. Drodzy Państwo, ja wrócę jeszcze do początku, bo myślę, że zanim odpowiemy na pytanie, jak powinna wyglądać ta strefa i pewnie ta dyskusja będzie w tym kierunku szła, chciałbym odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, po co jest ta strefa? Ta strefa jest po to, żeby chronić nasze zdrowie i życie. Dlaczego? Dlatego, że mamy w Krakowie problem z emisjami komunikacyjnymi. I o tyle, o ile dużo zostało zrobione w zakresie rozwiązywania problemu niskiej emisji, czyli emisji pochodzącej ze spalania drewna, węgla w domowych paleniskach, Kraków wprowadzając uchwałę antysmogową w dużej mierze ten problem rozwiązał, o tyle mamy wciąż problem z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, czy też takimi bardzo typowymi dla komunikacji samochodowej zanieczyszczeniami jak tlenki azotu. I tego problemu nie rozwiążemy bez wprowadzenia strefy czystego transportu. To wiadomo. To jest problem nie tylko i wyłącznie, który się ogranicza do tych największych ciągów komunikacyjnych. Tak naprawdę, więc jeżeli my chcemy w Krakowie oddychać bezpiecznym, zdrowym powietrzem, powietrzem, który spełnia standardy Światowej Organizacji Zdrowia, tą strefę musimy przyjąć. I to nie chodzi o to, że program ochrony powietrza, wojewódzki program ochrony powietrza zobligował władze miasta do przyjęcia strefy czystego transportu do końca tego roku, bo takie są zapisy. To chodzi o to, żeby zagwarantować mieszkańcom Krakowa możliwość oddychania zdrowym i bezpiecznym powietrzem. To jest jedna kwestia, która wydaje mi się, że tutaj powinna być na początku bardzo, bardzo mocno zaznaczona. Zresztą to też wynika z badań, które prowadziliśmy we współpracy też z miastem. Właśnie badań, gdzie lokowaliśmy w kilkudziesięciu miejscach Krakowa czujniki tlenków azotu. I one bardzo jednoznacznie wskazywały na to, że ten problem jest, on jest poważny. I teraz druga sprawa, a mianowicie jak mogłaby wyglądać ta strefa? I zanim pewnie będziemy odpowiadać na to pytanie, to chciałem Państwa uczulić i pokazać kilka podstawowych faktów. Jeżeli my spojrzymy na flotę pojazdów poruszających się po ulicach Krakowa, to zobaczymy, że te pojazdy najstarsze, czyli pojazdy, które w przypadku silników benzynowych mają więcej niż 22 lata, a w przypadku samochodów dieslowych, czyli to są samochody starsze niż 17 lat, to odpowiada tym dwóm normom Euro 3 i Euro 4. To jest, drodzy Państwo, zaledwie 14% pojazdów poruszających się po ulicach Krakowa.
i za jaką część zanieczyszczenia one odpowiadają. Drodzy Państwo, te 14% odpowiada za ponad 50% emisji pyłu zawieszonego. I dlatego chciałem to zaznaczyć na samym początku, bo to jest coś, co od wielu lat słyszę w różnych dyskusjach, a mianowicie ta dyskusja o strefach czystego transportu obrosła w bardzo wiele mitów. I jednym z takich mitów, z którym konfrontowaliśmy się lata temu, to był 2014 rok, kiedy podejmowaliśmy pierwsze próby przekonania posłów do wprowadzenia prawodawstwa na poziomie krajowym do przyjęcia, do umożliwienia, miastom tworzenie tego typu stref, słyszeliśmy nie, bo to uderzy w ludzi najuboższych. Otóż, drodzy Państwo, to jest mit. Strefy czystego transportu mądrze wprowadzane wcale nie muszą uderzać w najuboższych ludzi. Proszę sobie jeszcze zapamiętać te dwie rzeczy. Samochód Euro 3 w benzynie to jest samochód starszy niż 22 lata. Samochód Euro 4 w dieslu to jest samochód starszy niż 17 lat. Później pewnie będziemy mówić, skąd to rozróżnienie, dlaczego odrębne, powiedzmy, podejście do diesli, odrębne podejście do samochodów benzynowych, to pewnie pan profesor opowie. Natomiast chciałbym, żebyście, drodzy Państwo, o tym właśnie pamiętali. Ale to bardzo ważną rzecz teraz pan powiedział, bo ja spotykam się z takimi zdaniami, że tych samochodów starych jest na tyle mało, że nie ma sensu ich eliminować. A tutaj się okazuje, że jednak skala zanieczyszczeń jest tak duża, że nawet ten mały procent tych najstarszych aut będzie odczuwalny, tak, jeżeli nie będzie wjeżdżał do tych stref. To tutaj ja muszę odpowiedzieć, zabrać głos. Mianowicie to ten czytelnik nie miał racji. Mianowicie pojazdy najstarszej generacji generują kilkunasto albo kilkudziesięciokrotnie więcej zanieczyszczeń niż pojazdy nowej generacji. Proszę Państwa, mało kto wie, że w spalinach silnikowych główne składniki spalin są nietoksyczne. To jest azot, to jest para wodna, to jest dwutlenek węgla, który jest co prawda gazem cieplarnianym, ale to nie jest składnik toksyczny. Toksyczne składniki w spalinach nieoczyszczonych stanowią zaledwie mniej niż 1% całej emisji, a po przejściu przez działający poprawnie reaktor katalityczny jest to jeszcze tego 10 razy mniej. Proszę Państwa, wprowadzona technika katalitycznego oczyszczania spalin, zarówno w silnikach, to się fachowo nazywa zapłonem iskrowym, zasilanych na przykład benzyną albo gazem LPG, albo silnikach zapłonem samoczynnym, czyli tych popularnych diesli, one ograniczają ponad 90 kilka procent emisję toksycznych składników spalin. Tylko tutaj, czyli możemy powiedzieć, to o czym my tu debatujemy, tylko jest problem skali. Proszę Państwa, pojedynczy samochód rzeczywiście mało zanieczyszcza środowisko, ale jest problem skali. I dlatego musimy rzeczywiście tutaj dosyć radykalne zmiany jakieś wprowadzić. I ta uchwała, którą prawda, wiele urzędów miast będzie musiało podjąć do końca grudnia, ona dotyczy... Właśnie opiera się na europejskich normach euro. Proszę Państwa, nie mamy lepszego narzędzia w tej chwili, bo każdy będzie mówił, to nie jest tak, mój samochód jest w dobrym stanie technicznym, a drugi, który ma ogromny przebieg nowy, emituje więcej toksycznych składników. Proszę Państwa, pojazd samochodowy jest absolutnie niekontrolowanym źródłem emisji, na który my mamy bardzo mały wpływ. I my nie mamy innego narzędzia poza normami euro, które moglibyśmy tutaj w tej chwili zastosować. I ta nasza propozycja właśnie dlatego dotyczy wprowadzenia zakazu wjazdu do tych stref pojazdów silnikami benzynowymi, które nie spełniają co najmniej normy Euro 4, czyli to jest mniej więcej 2005 rok, silnikami diesla, które nie spełniają normy Euro 5, zaraz powiem dlaczego, to jest 2009 rok, i samochodów ciężarowych i autobusów, które też nie spełniają normy Euro 5, i to jest 2008 rok z kolei. Bo te przepisy są bardzo zagmatwane i niejednoznaczne, proszę Państwa. Może w dalszej części dyskusji o tym będziemy mówić.
A jeszcze panie profesorze, bo jak tutaj już mamy pana, to ja będę chciała tutaj pana, że tak powiem, no, wykorzystać w dużym stopniu. A co ze skuterami, które no, nie mają żadnych katalizatorów? Proszę państwa, to jest ogromny problem, bo te skutery, które są zasilane silnikami dwusuwowymi, których jest dużo, to nawet nosem wyczuwa się te spaliny, stanowią ogromny problem. Tylko one podlegają innym przepisom. Czyli one nie będą włączone w te ograniczenia, panie dyrektorze, nie wiem, czy pan dyrektor? Może tak mi się, może jeżeli proszę, ja mogę dalej oczywiście kontynuować. Ja jestem zresztą podobnie jak pan dyrektor, zwolennikiem wprowadzenia norm step by step. Zróbmy najpierw pierwszy krok. Jeżeli on wyjdzie, zastanowimy się, co dalej zrobić z innymi pojazdami, między innymi ze skuterami. Bo jeżeli my od razu zrobimy zero-jedynkowe rozwiązanie, spotkamy się z potwornym oporem społecznym, z ogromną falą krytyki i z kompletnym nieprzestrzeganiem tych przepisów, które prowadzimy. Zresztą proszę państwa, strefy 30 na godzinę, sami sobie państwo mogą odpowiedzieć, jak są respektowane. A strefy tempo 30 też są wpisane w strefę czystego transportu i ich powstawanie też ma być stopniowo realizowane. Nie, to jest równolegle, bo strefa są rzeczywiście w programie ochrony powietrza jako jedno z narzędzi, które to tu najlepiej pan profesor Brzeżeński mógłby wytłumaczyć, że jest to nie tylko podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale bardzo też efektywne działanie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza. Natomiast to jest równolegle, tak? I to się dzieje, zresztą Kraków. No, my mamy, chociaż często nam się przypisuje łatkę, że za dużo PR-u, za mało działania, ale prawda jest taka, że czasami tego wyjścia na zewnątrz i mówienia, co już jest zrobione, jest niedostateczne, bo akurat w strefach tempo 30, nie wiem, czytałem wiele razy o Katowicach, o innych miastach, które wprowadzałem, już dawno mieliśmy, już nie mówię o tym, że cała pierwsza obwodnica to jest strefa zamieszkania z priorytetem pieszych, a większość dużych obszarów takich zamieszkałych, rezydencyjnych, z mniejszymi ulicami już jest w strefie tempo 30, więc my to tylko uzupełniamy, więc to jest jakby gdzieś równolegle. Natomiast tam była mowa o rzeczywiście podejściu ewolucyjnym i to jest bardzo kluczowe, żeby o tym rozmawiać, małymi krokami, ale krokami, to znaczy nie o to chodzi, żeby markować, tak? To by było najgorsze, co by mogło się stać, że udajemy, coś tam wprowadzimy, bo to jest matematyka, zawsze powtarzam, cytując za klasykiem, mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, matematyki nie oszukasz, tak? I jest oś, mamy w raport, jest oś pionowa udziału danej grupy pojazdów we flocie poruszających się po mieście, tej realnej, nie tej, która jest w CEPiK-u czy w danych Urzędu Komunikacji, bo to naprawdę jest fikcja, i ich emisja. Mnożymy, tak? Jedno razy drugie, po prostu. Zwykłe matematyczne działanie, w którym nam wychodzi, że działania, nie wiem, samo norma Euro 1, tak? Nic nie przyniesie, bo udział, mimo że to jest, emitują te pojazdy więcej, to ich udział w ruchu jest tak znikomy, że nie przyniesie żadnego efektu. Więc musimy wybrać ten pierwszy krok, który będzie krokiem, a nie staniem w miejscu i markowaniem, ale małym krokiem. I potem po kolei próbować wdrażać następne. Pełna zgoda, musimy pokazać od razu scenariusz, myślę, że w perspektywie powiedzmy dekady, no i tego, co jest na samym końcu. Czy to jest zeroemisyjność, czy to są na przykład normy Euro 6D, które jak pokazują badania, to są takimi pierwszymi, które rzeczywiście spełniają, to znaczy to, co jest na papierze w koncernie motoryzacyjnym przedstawione, to jest to samo, co pojazd emituje. Czy też no, na COP-ie, COP-ie w Glasgow zdaje się, że chyba byliśmy jedynym krajem, który się zadeklarował, że nie będziemy w ogóle silnikowych pojazdów po 2035. Nie wiem, ile w tym. To jest chyba nierealne. Fakt. Mówię tylko, co się zdarzyło, ale powiedzmy, że no, trzeba po prostu powiedzieć sobie wzajemnie z mieszkańcami, gdzie jest ten punkt ostateczny. Chociaż w Jaworznie jest uruchomiona fabryka, ma ruszyć elektrycznych samochodów, naszych polskich, więc kto wie, może będziemy mieć... Chyba już jest milion na polskich drogach, prawda? Jakbyśmy tak poważnie potraktowali pewne deklaracje sprzed kilku lat, to już na pewno ich jest milion. To
Drodzy Państwo, to może ja nie będę komentował kwestii budowy fabryki samochodów elektrycznych w Polsce, natomiast odniosę się do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, a mianowicie kwestia tego, że jeżeli chcemy tą strefę wprowadzić, to takie podejście krok po kroku i to, żebyśmy nie zaczynali od bardzo radykalnych rozwiązań, jest podejściem bardzo uzasadnionym, bardzo sensownym. I jeszcze wracając do tego, co na początku powiedziałem, czyli mówiąc o tych pojazdach Euro 3, Euro 4, Euro 5. Ja mam nadzieję, że za chwilę pan profesor się do tego odniesie, do tych tak zwanych popularnych diesli. Ja powiedziałam państwu, że jeżeli spojrzymy na flotę Euro 3 i Euro 4, to są te bardzo stare samochody i te samochody to jest około tam 14% wszystkich samochodów poruszających się po ulicach Krakowa, to jeżeli zostawimy te Euro 3 benzynowe, czyli te samochody 22-letnie, a przesuniemy ten standard z Euro 4 na Euro 5 w dieslu, no to wtedy mówimy, drodzy Państwo, o udziale tych samochodów najstarszych, czyli Euro 3 w benzynie i Euro 5 w dieslu, to jest 25%, to jest 1/4. I to jest, drodzy Państwo, ponad 80% emisji pyłowych. Czyli w tej pierwszej kombinacji, o której mówiłem, to jest 50% emisji pyłowych, a teraz mówimy o 80%. I to jest też pewien wybór, który będziemy musieli dokonać. Natomiast to, co jest niezmiernie istotne, to jest to, co chyba już tu było powiedziane przez pana profesora na samym początku, to jest pewien sygnał. Sygnał dla mieszkańców Krakowa, sygnał dla wszystkich ludzi, którzy jeżdżą po ulicach Krakowa, że emisyjność pojazdów będzie miała znaczenie. Jeżeli teraz dokonujemy tych wyborów, to warto się zastanowić, jaki samochód kupujemy. Warto dokonywać tego wyboru już teraz. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo to też ja tutaj jestem wśród ekspertów, chętnie bym też usłyszał, w przypadku tam różnicy w dieslu między Euro 5 a Euro 4, to z tego co wiem, to jest 6-krotna różnica w emisjach pyłowych, ale to już pan profesor tutaj pewnie będzie to komentował. Ja bym chciał tutaj sprostować pewne rzeczy. To emisja pyłowa to jest troszeczkę, za obszernie powiedziane. Mianowicie największym problemem motoryzacyjnym jest emisja tlenków azotu. Natomiast emisja cząstek stałych, ona dotyczy głównie silników z zapłonem samoczynnym, czyli silników diesla, ale również nowej generacji silników z zapłonem iskrowym, czyli zasilanych benzyną. Dlatego najnowszej generacji silniki, również zasilane benzyną, są wyposażone w filtry cząstek stałych. To się nazywa nie DPF jak w dieslach, tylko GPF, Gasoline Particulate Filter. I na czym polega ten problem z tymi cząstkami stałymi? Chodzi o ilość tych cząstek stałych, bo ich masowo jest bardzo mało, tylko o wielkość pojedynczych cząstek. Te cząstki są niezwykle małe, one mają wymiary rzędu nanometrów, czyli 10^-9 metra, dzięki czemu mogą bardzo głęboko wnikać w głąb organizmu poprzez układ oddechowy. A jeżeli na tych cząstkach znajdą się jakieś czynniki kancerogenne, na przykład N-benzopiren, to zaczyna się wtedy problem. I dlatego masowy udział emisji motoryzacyjnej pyłów jest niewielki. Natomiast one są groźne z punktu widzenia wymiarów tych cząstek. Motoryzacja robi co innego z pyłami. Motoryzacja podnosi miejski brud, miejski kurz, który zalega na drogach i to jest większy problem. Czyli to jest emisja wtórna, a nie pierwotna z rury wydechowej. Natomiast największym problemem jest emisja tlenków azotu, bo tlenki azotu stanowią główny materiał do smogu fotochemicznego, który od maja do października jest charakterystyczną cechą Krakowa i innych dużych metropolii. Ale tak jak już jesteśmy przy tym temacie, to ja go będę kontynuować, bo tutaj jeden ze znajomych, komentując dzisiejszą debatę, napisał mi, że na stronach, gdzie są pomiary powietrza,
to zanieczyszczenia są widoczne tylko w zimie, a w lecie tak jakby motoryzacji nie było i jest zielono przecież na tych wszystkich wskaźnikach. To odnosząc się do tego pytania, to akurat w przypadku tlenków azotu tak nie jest, bo te emisje stężenia tlenków azotu, one są dosyć równomiernie w roku rozłożone, także o tym pamiętajmy. To jest to, o czym powiedział pan profesor, to są te tlenki azotu, które powodują też ten smog fotochemiczny i to są bardzo groźne zanieczyszczenia. Natomiast pan profesor zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Mamy w przypadku motoryzacji problem dwojakiego rodzaju. Po pierwsze bardzo drobne cząstki stałe, czyli tak zwane pyły wydostające się głównie ze starych silników, prawda? I one są bardzo szkodliwe, bo mają po prostu możliwość przedostawania się do pęcherzyków płucnych. Jeszcze jak na tych cząstkach przylepione są bardzo groźne, toksyczne związki, no to wtedy mamy bardzo poważny problem epidemiologiczny i zdrowotny, no ale też jest kwestia tego unosu, prawda, czyli generalnie rzecz biorąc pyłów, które powstają poprzez ruch samochodowy i unos tych cząstek stałych, które gdzieś tam na powierzchniach ulic są. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli popatrzymy się na wskaźniki zanieczyszczeń komunikacyjnych, bo tych zanieczyszczeń tak naprawdę monitorowanych jest stosunkowo niewiele, bo co jest monitorowane są tlenki azotu, dwutlenek azotu w tym jest monitorowany i monitorowane są pyły zawieszone. Mamy w Krakowie dwie takie stacje komunikacyjne. Jedna to jest stacja na Alejach, druga stacja to jest na Ditla. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawy, drodzy Państwo, bardzo ciekawy taki eksperyment, zobaczyć jak zmieniają się stężenia po wprowadzeniu tych rozwiązań. I tak to się robi we wszystkich miastach, gdzie takie strefy czystego transportu powstają. Natomiast ja chciałbym, żeby to nie umknęło, bo po prostu problem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest problemem bardzo poważnym. I to jest ten najważniejszy przekaz. Ten problem jest poważny, to jest problem, który dotyczy wszystkich mieszkańców Krakowa. Szczególnie jak patrzę się na te dzieci, które idą wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych i twarz mają na wysokości praktycznie rury wydechowej samochodów. I drodzy Państwo, i widzę, że od wielu lat tak naprawdę w tej materii niewiele się zmieniło, to myślę sobie, to jest ten czas, drodzy Państwo. My musimy w końcu przyjąć te rozwiązania, przyjąć strefę czystego transportu. Jeśli można, myślę, że dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje potrzeby walki o czyste powietrze, aczkolwiek no, z takich także spotykam, ale nikt na poważnie nie kwestionuje walki o czyste powietrze. W związku z tym w kwestiach stref czystego transportu do rozstrzygnięcia będą dwa pytania. Dwa pytania jak? Po pierwsze, jak wdrażać, jak zrealizować scenariusz wejścia w życie stref czystego transportu? Jaką perspektywę czasu założyć? Jakie normy ograniczeń wprowadzić? Jak technicznie wdrożyć strefę czystego transportu? I to jest pierwsze pytanie jak, ale drugie pytanie jak, to będzie pytanie dotyczące kwestii w komunikacji z mieszkańcami, czyli jak przekonać, jak edukować, jak informować, jak przeprowadzić konsultacje społeczne, bo to każdy z nas w różnych swoich samorządowych rolach prowadził konsultacje społeczne, nigdy nie pojawiły się konsultacje dające satysfakcję biorącym w nich udział. To jest pewnie przedmiot, który kiedyś ktoś opatentuje, jak to doskonale robić, żeby ludzi przekonywać w trakcie tych konsultacji i każdy wychodził z nich szczęśliwy, ale rzeczywiście my dotykamy bardzo poważnej materii. Tutaj też mówił o tym pan profesor, bez akceptacji społecznej, bez też w edukacji ten proces będzie nie tylko niewykonalny, ale przede wszystkim nieakceptowalny społecznie i tak naprawdę będzie przepisem martwym, a nie o to nam w tym wszystkim chodzi. I to są te dwa zasadnicze pytania jak, na które powinniśmy szukać odpowiedzi, bo dzisiaj ta dyskusja o wartości bezsprzecznej związanej z czystym powietrzem, myślę, że
nawet oponentów stref czystego transportu jesteśmy w stanie tymi argumentami przekonać, ale pozostają te dwa pytania, jak komunikować i jak wdrażać. I to są kwestie zasadnicze. W tych dyskusjach, w których do tej pory brałem udział, pojawia się myślenie o strefie czystego transportu także jako takim punkcie odniesienia do myślenia o kwestiach komunikacji generalnie. Czyli o tego, jak Kraków jest skomunikowany i na ile ludzie chcą i korzystają z komunikacji publicznej. Pojawia się ten nierozwiązywalny ciągle problem budowy parkingów publicznych i tak dalej, i tak dalej. To też jest przedmiot, który powinien w jakimś sensie przy okazji tej dyskusji, także tej dyskusji publicznej i konsultacji podniesiony, ponieważ w świadomości społecznej kwestia strefy czystego transportu nie jest dedykowana ochronie powietrza, tak jak wiemy i z tym się absolutnie zgadzamy, tylko jest kwestią pewnych represji komunikacyjnych. I to jest też, myślę, Łukasz to najlepiej wie, bo pomimo swoich różnych działań, jakby to jest pewna bolączka komunikacji miasta w zakresie transportu, że rozwiązania traktowane są jako represyjne. W związku z tym myślenie o strefie czystego transportu to także te pytania, dwa pytania, jak wdrożyć, jak komunikować, ale także tego szerszego spojrzenia na komunikację w mieście generalnie. Tomku, przepraszam, że ci przerwę. To szersze spojrzenie będziemy mieć w marcu i taką debatę o szerszym znaczeniu transportu i jak to ma dalej wyglądać w połączeniu z aglomeracją całą, czy nawet województwem. Także to też będziemy zapraszać na tą debatę. Mam jeszcze pytanie a propos tego unosu, bo często słyszymy takie zdanie, skoro samochody podnoszą pył, to myjmy ulicę. Czy to jest w ogóle rozwiązanie? Bo to jest główny argument osób, które mówią, że jeżeli można. Proszę Państwa, 2 lata pracowałem na jednym z uniwersytetów w Niemczech i tam takie akcje mycia ulic były powszechnością. I tam nie było żadnych problemów z pojazdami, które pozostawały na ulicach. Tam każdy obywatel wiedział, że ulica jest własnością miasta, a pojazd jedynie korzysta z tego dobrodziejstwa, że tam może okresowo parkować. I kilka dni przed taką akcją pokazywała się tabliczka, i w tym dniu nie było ani jednego samochodu. Jeżeli był, to był za opłatą odwożony na parking szczerzony. I te ulice były efektywnie myte. Z tego co wiem, w niektórych miastach używana jest nawet woda z lokalnych rzek. O ile wiem, we Wiedniu to się stosuje, że z Dunaju wodę się stosuje, która jest tania, do zmywania ulic, bo to tak i tak spływa do kanalizacji. To może tutaj jako mieszkaniec Krakowa skorzystam z okazji i zaapeluję do miasta, myjcie ulice, bo rzeczywiście tego mam wrażenie brakuje, że tego mycia ulic na mokro brakuje. Ja nie wiem, kiedy moja ulica była ostatnio myta, podejrzewam z 5 lat temu i to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia tam unosu wtórnego, po prostu ten brud na ulicy jest i on się gromadzi i on de facto jedynym sposobem no to jest deszcz. Jak jest deszcz, to troszeczkę się przemieści ten brud. Natomiast ja widzę ten problem, mycia ulic i właściwie problem braku mycia ulic. Także tutaj jest więcej powodów niż tylko ten wtórny unos, żeby te ulice krakowskie były myte, tak jak pan profesor powiedział w Niemczech chociażby. Chciałbym sobie tego życzyć, że za niedługo to się zacznie. Ja się odniosę, bo jak miasto jest wywołane do tablicy, powiem tak, chyba nikt nie kwestionuje tego, że ulice trzeba myć. W pełni się z tym zgadzamy, tylko nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest jakieś straszne wyzwanie, ale żeby zobrazować różnicę między miastami niemieckimi czy francuskimi, w których to jest powszechne. Ja też pamiętam w Amsterdamie zmywanie jest, czy w Paryżu, to jest cała procedura przechodzenia, czyszczenia w zasadzie prawie że szczoteczką tak, po drodze. Ale pamiętam albo z Francji, albo z Niemiec oznakowanie dni parzyste, dni nieparzyste. Przychodzisz o 23 jednego dnia, samochody stoją po lewej stronie, o 23 drugiego dnia po prawej stronie. Tam nawet nie potrzeba nikomu zwracać na to uwagi. Natomiast ja uczestniczyłem w myciu na ulicy Lea i jak przyjechałem na miejsce, gdzie MPO, chociaż były znaki przez tydzień, była informacja publiczna, był internet, były telewizje, było wszystko. Jak wszedłem na ulicę Lea, miałem wrażenie, że to jest nalot na jakąś meksykański kartel, bo trzeba było 15 radiowozów, które musiały być cały czas na sygnałach i chodzenia od klatki do klatki, bo
jak wszystko stało, tak stało, tak? Ale, znaczy, ale tak jakby się nic nie działo, na pewno nie przyjadą, tak? Nie ma problemu tam, że tak ale tylko gadają, mnie, że przyjadą. Ale koło mnie był też taki sam problem. Była przez tydzień tabliczka, że trzeba usunąć auta, przyjechało MPO i znaczy, ja niestety, wiem, że to jest kwestia tego, niestety nie mogli umyć, bo nim tak? Straż Miejska usunęła wszystkie auta, no to już po prostu faktycznie to... To tylko, to żeby zaznaczyć, jakie wyzwanie to jest. Ale to jest kwestia edukacji. To jest też bardzo dobra uwaga. To zaczęło się od stref czystego transportu, a skończyło się na mycie ulic na mokro. I tutaj, drodzy Państwo, bo odnosząc się do tego, co pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o to czyszczenie ulic, to też jest kwestia, panie dyrektorze, edukacji. Ponieważ jeżeli my mamy jedną akcję, to ja spodziewam się, że takie historie jak na ulicy Elea będą notoryczne, że przyjeżdżamy, mimo że zapowiedziano mieszkańcom, że będzie mycie ulic, że ulica jest zastawiona. Ale to jest proces długotrwały, tylko my musimy ten proces zacząć. Dlatego tu jest, no to jest naprawdę taki apel, bo ja dostaję te sygnały od mieszkańców, od wielu ludzi, że tego w Krakowie najzwyczajniej w świecie brakuje. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Chcielibyśmy, żeby również ta kwestia była częścią tej polityki miejskiej. No to troszeczkę tak na marginesie ja też, dyskusji tak, o strefach czystego transportu. Tak, ja jeszcze też taką dygresję. Ja znowu dostaję od mieszkańców informację jako radna, dlaczego to mycie jest w nocy. To strasznie hałasują te myjki, a te małe myjki, które myją chodniki, to już w ogóle strasznie głośno chodzą i to jest skandaliczne, że to się odbywa w nocy. Natomiast no, w nocy jest to efektywne, tak, bo ten ruch jest mniejszy, czasem tych samochodów też jest mniej na zaparkowanych. Ale wróćmy do stref czystego transportu, do konsultacji, do harmonogramu może. No właśnie, kiedy, jak ten harmonogram wygląda, panie dyrektorze? Kiedy to się wszystko zacznie? Jak? Chcielibyśmy, myślę, w ciągu najbliższych, nie wiem, 2-3 tygodni rozpocząć. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że przedstawiamy mieszkańcom dane do dyskusji, tak? Taki poziom minimum w rozmowie wskazany tej efektywności, żeby to miało markowanie, żebyśmy nie tracili czasu na rozmawianie o rozwiązaniach, które nic nie przyniosą, więc jeśli by ktokolwiek je wskazywał jako jakiś punkt, to no to nie rozmawiajmy, bo stracimy tylko czas, tak? I scenariusz, pokazanie, bo myślę, że dyskusja skupi się wokół tego, kiedy, w jakich latach widzimy poszczególne szczeble tego dochodzenia do celu, tak? Czyli cel, potem szczeble, no i pierwszy krok rozmowy. Natomiast wiemy to jakby, bo robiliśmy takie badania wśród mieszkańców, że mieszkańcy generalnie chcą lepszej jakości powietrza, nie mają świadomości stref czystego transportu, bo ta nazwa w ogóle wprowadza w błąd, nie wiedzą, jakie mają normy euro. Przeciętny Kowalski nie wie, zresztą, szczerze mówiąc, jakby sam nie interesowałem się tematem, dopóki temat nie wyszedł, tak? Znaczy nikt nie miał takiej potrzeby, no jakaś tam jest. Niestety dopiero 2017 roku chyba jest wbijana do dowodu rejestracyjnego, więc tak to trzeba wygooglować, jaką mam normę euro. Więc to jest tak naprawdę najpierw bardzo duża kampania informacyjna, to już było powiedziane dzisiaj. My musimy położyć na stole wszystkie te dane, które my już przyswoiliśmy, co też nie jest proste, bo to są techniczne rzeczy, tak? Nam to zajęło chwilę i profesorowie, i inni eksperci zajmujący się tematyką tłumaczyli nam, na czym to polega, tlenki azotu, a to, że to jest, dlaczego jest NOx, a nie NO2, tak, etc. I to powinniśmy w najbliższe do wiosny, do powiedzmy wakacji, skonsumować ten czas na takie rozmowy, prosząc właśnie przedstawicieli świata nauki, tak jak pan profesor, NGOsy, jak KAS, żeby wsparły tą kampanię informacyjną, żeby odmitologizować ten temat, odczarować, bo on jest zbyt utożsamiany właśnie. To jest trochę też niefortunne, że to rozwiązanie jest wpisane do ustawy elektromobilności, bo pierwsze co nawet przeciętny taksówkarz wiozący mieszkańca powie, że to pewnie chodziło o to, żeby elektrykami tylko można było wjeżdżać, więc nawet ja swoim Euro 6 nie wjadę. No nie, tak? My to musimy prosto powiedzieć, a ponieważ temat jest bardzo szeroki, to będzie trudne. No jak skondensować w dobie szybkiego przekazu? No nie można, prawda, godzinę spędzić i tłumacząc od podstaw wszystko, ale postaramy się, dlatego ten materiał staramy się przygotować taki przyjazny, tak, do tego, żeby każdy mógł z niego odczytać, czy to go dotyczy, czy nie dotyczy, bo o tym mówiliśmy. 90% ludzi to w ogóle nie będzie dotyczyło na samym początku, tak, pewnie. To jest naprawdę, mówimy o tym, nie chcę powiedzieć, nie wiem, czy to jest ogryzek, czy jak to nazywamy, tak, na samym końcu to jest
mimo wszystko krok do przodu, ale, ale mówimy o znaczącej mniejszości. Wiemy, że mieszkańcy oczekują wsparcia i to jest jasne, bo mówią tak, okej, okay, chcemy jasnego, czystego powietrza, ale to jednak jest rozwiązanie, które ingeruje w moje życie, może ingerować w moje życie. Tak? Znaczy, jeśli jednak posiadam samochód bardzo stary, albo na przykład moi rodzice, albo moja rodzina posiada taki samochód, nie przyjedzie do mnie, to jest, traktują to jako pewną ingerencję w ich wolność, swobodę obywatelską, więc musimy rozmawiać na zasadzie, tak jak to było przy piecach, że pewna pomoc w przejściu tej zmiany jest konieczna ze strony miasta. I tu następne są pytania, no bo nie wiem, pierwsze co możemy, no to jeśli są dofinansowania jakiegokolwiek, tak, jakiś, no to co dofinansowywać? No samochód elektryczny, jeśli ktoś dzisiaj ma 20-letni samochód kosztujący 5000 zł, to nie ma go, bo lubi jeździć samochodem, tylko pewnie dlatego, że taką ma zasobność portfela, tak? Więc nie kupi samochodu elektrycznego. Nawet hipotetycznie, gdybyśmy dofinansowali w 100%, co jest abstrakcyjne, samochód elektryczny, to gdzie my postawimy 2000 ładowarek na ulicach miasta? Przecież 90% mieszkańców Krakowa nie ma podworców, tak jak we Wrocławiu, w Warszawie czy w Gdańsku, tylko parkuje na ulicach, tak? I szereg innych elementów, no dojazd do szpitali, pojawiły się tam, prawda, kwestie, nie wiem, LPG, tak, które będzie trzeba też w miarę wyjaśnić i to naukowo wyjaśnić, że to nie ta droga. I takich bardzo szczegółowych wyzwań, które my mamy to szczęście, że w 2019 roku pilotaż na Kazimierzu mimo wszystko pokazał, bo konsultacje społeczne nie są po to, żeby przekonać kogoś, czy żeby jakby ująć, tak? Są po to, żeby ktoś, w tym przypadku miasto, które wdraża rozwiązanie, pozyskało niezbędne informacje, których nie mamy prawa znać wszystkich, tak? Bo to są szczegóły, które nie jesteśmy w stanie ich odczytać. To jest, więc po to są konsultacje, żeby był moment, w którym mieszkańcy, którzy okej, wy macie takie plany, ale to ingeruje w taki, a taki sposób w moje życie, nie wiem, na przykład osoba przyjeżdża na, jak to było na Kazimierzu, na, no, jak to się nazywa, jakby pomagająca na przykład starszym osobom albo na jakąś fizjoterapię, tak, czy jakby pomoc taką lekarską, medyczną, no i co, tak? No i no, to co, no to trzeba znać, próbować odpowiadać na pytanie, no i co, no bo nie można powiedzieć, no nic, nie interesuje mnie, no bo wiadomo, że to wtedy nie zyska akceptacji społecznej. I te dane, to jest ciężki okres, będziemy pierwszym miastem, będziemy miastem, które wszystkie oczy w Polsce i innych miast, bo to wiemy jeżdżąc teraz po spotkaniach, będą zwrócone na Kraków. To nie jest strefa czystego transportu w Krakowie. To jest strefa czystego transportu, która będzie potem w innych miastach, może kopiowana to, no, to zbyt proste słowo, ale na pewno już będą się wzorować, a przede wszystkim uczyć na naszych też błędach, ale też jeśli w Krakowie potkniemy się, jeśli po drodze gdzieś jakby przewróci się to o jakieś detale, o jakieś rzeczy, no to też jest w skali kraju, tak? Po prostu będą się inne miasta bały, bo jednak patrzą na nas z perspektywy pioniera i tego, że jak Kraków uda się, no to okej, to w innych miastach próbujemy, nie? Więc duże wyzwanie, no ale z drugiej strony, no, to jest fajne miasto. To miasto zawsze mieszkańcy mają bardzo duże aspiracje, ambicje i to widać. Chcemy jakości powietrza, to robimy kroki do przodu, pokazując, że to jest realne działanie, a nie tylko bo ktoś kazał, albo markujemy, albo to jest moda w Europie. Nie? No, skoro są na stole efekty, to też trzeba umiejętnie rozmawiać o tym, bo w miastach, których wdrażano, są efekty widoczne, to jest ważne, tak? To nie jest tak, że ktoś wdrożył, pamiętam taką dyskusję, bo w miastach niemieckich wdrożono strefy i teraz, prawda, nic nie spadło. No i patrzyli na cząstki stałe, gdzie w miastach niemieckich już nie ma pewnie samochodów bez DPF-ów, tak? No to co miało spaść przy strefach? Trzeba patrzeć na tlenki azotu, więc jakby to jest to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że mając te dane, pokazując, że jest możliwość zrobienia kroku do przodu, że będzie pewien efekt, że te normy, no cel jest prosty, po prostu przynajmniej zróbmy tak, żeby nie przekraczać norm w zakresie tlenków azotu docelowo, tak? One są w tej chwili na alejach, na tych głównych ciągach to prawie dwukrotność normy. To są i tak normy, to proszę mnie skorygować, bo nie chcę się wymądrzać, ale chyba dla zwierząt bardziej niż dla ludzi, więc mówię o tlenkach azotu, no, ale choćby te normy, które dzisiaj są przyjęte ogólnoświatowo, spróbujmy
osiągnąć ten efekt, mówiąc mieszkańcom, spróbujmy to zrobić, a żeby to zrobić, musimy zrobić taki a taki krok w perspektywie na przykład najbliższych 5 lat. Myślę, że bardzo ważne jest komunikowanie tego, że ta strefa właśnie nie będzie taka restrykcyjna. To jest ogrom, bo ja też spotykam się z takimi komentarzami. No ale jak to? To przecież to już mieszkaniec nie dojedzie do domu, więc to jest ogrom pracy dla miasta, żeby faktycznie ludzie nie bali się tego, że to nagle ich odetnie komunikacyjnie od całego świata, tak? Bo to jest bardzo ważne. Tak, to jest ważna rzecz, tylko bo była to mowa, że faktycznie mieszkańców musimy w pierwszej kolejności pomagać przejść zmianę i dawać wszelkie możliwe takie środki pomocowe, w sensie jakichś okresów przejściowych, dłuższych, ale trzeba pamiętać, że to jest, to chyba pan marszałek mówił, to jest temat jakby, teraz mogę pomylić, przedmiotowy, nie podmiotowy, tak? Chodzi mi o to, że przepisy muszą być sprawiedliwe, tak? Nie mogą być, że wprowadzamy tym, a tamtym nie. I ta ustawa już to ujmuje, że nie ma, że mieszkańcy, tak? Mieszkańcy, którzy jeżdżą 25-letnimi starymi samochodami, które kopcą, czy to są z obszaru strefy, czy spoza strefy, to są samochody są problemem, a nie mieszkańcy, tak? Nie rozróżniamy mieszkańców obszaru centrum, nie obszaru centrum albo przyjeżdżających, tylko to właśnie czym, z jakiegoś środka transportu korzystają. Musimy wspierać mieszkańców, ale te przepisy muszą być jakby jednolite wobec wszystkich ze względu na pojazd, a nie ze względu na grupy społeczne. Tak, jeszcze wracając do grup społecznych, ja też tutaj czytając komentarze gdzieś między innymi na swoim profilu, taki wątek się cały czas przesuwa, co z emerytami? Czy oni na pewno nie zostaną bez samochodu i czy miasto im dopłaci? Ja w ogóle nie wiem, czemu od razu, dlaczego emeryt to musi od razu starym 25-letnim samochodem jeździć? Ja myślę, że wielu jeżdży codziennie transportem zbiorowym i mógłbym w ten sposób powiedzieć, że wszyscy emeryci jeżdżą transportem zbiorowym, bo bardzo dużo się przyjeżdża. Nie możemy, po to są te konsultacje, żeby właśnie o tym rozmawiać, bo też było pytanie, a jeżeli jest dostawca, dojeżdża, a może 99% tych dojeżdżających jednak ma spełniający wymóg tego pierwszego kroku, a za 2-3 lata dostosuje się do następnego kroku. Ja myślę, że nie możemy tak szufladkować i nie możemy tak wskazywać. Oczywiście, że jeżeli są mieszkańcy, są emeryci i mają takie samochody, my to staramy się w tej chwili, poświęcamy ten czas nie na siedzenie, tylko właśnie identyfikację między innymi tego, jakie są oczekiwania. Po to robiliśmy badania wśród mieszkańców tego pierwszego kroku, czyli obszaru Śródmieścia w drugiej obwodnicy i wiemy mniej więcej, jakie są oczekiwania. Znaczy to, że między innymi dopłata do samochodu elektrycznego, no nie, to nie jest na pierwszy krok, to nie jest teraz. Ale bardzo nas zaskoczyło to, że, jeśli dobrze pamiętam, 76% odpowiedzi było, tak, jestem zainteresowany biletem, tak, bezpłatnym na komunikację zbiorową. No bo w sumie w takim obszarze, który jest tak dobrze skomunikowany transportem zbiorowym, takie wsparcie, nawet jako na ten okres przejściowy czy w tej wymianie, to już jest realna pomoc. To jest pomoc gdzieś taka namacalna, tak? I to jest coś, co może być alternatywą i ktoś powie, okej, to ja mogę w sumie skorzystać, bo jest. Może coś innego wyjdzie w konsultacjach. Na razie musimy to identyfikować i próbować odpowiadać na takie poszczególne, pewnie może nie indywidualne, ale raczej skromne w sensie ilościowym potrzeby. No ale potem no, trzeba też jakby być konsekwentnym, tak? Znaczy jak już wprowadzamy, to musimy się do tego dostosować, no bo to by nie miało sensu, gdybyśmy wprowadzali coś, po czym, powiem tak, poprzednia strefa mam nadzieję, że już wszystkich nauczyła, że zrobienie wydmuszki i zrobienie przepisów, które dopuszczają wszystkich, nie ma sensu. Nie wygłupiajmy się, róbmy to, żeby to miało ręce i nogi, biorąc pod uwagę wyzwania, ale konsekwentnie, a nie tylko tak. No. Tak, żeby to było widoczne, ten efekt, żeby był widoczny. A jeszcze chciałam zapytać, czy mają państwo, w sensie miasto, pomysł na to, jak kontrolować te strefy? Pomysł tak. Czy on się ziści, to zobaczymy, bo na tym rozmawiamy. Teraz też mieliśmy takie spotkanie z Unią Metropolii Polskich, bo to jest szeroki temat. Znaczy tak. Po pierwsze, naklejki są przewidziane w przepisach. No więc pojawiło się rozporządzenie z propozycją naklejek. Jest już memo twórcze. Naklejka wygląda tak, jakby ktoś w Wordzie nudził się po południu przy piwku i zrobił jakąś wzór pierwszy, tam jest napis. Tak. Znaczy, to było tak kuriozalne, że nikt nie uwierzył, że to jest prawdziwe i jest w rozporządzeniu. Poszły oczywiście uwagi i mamy nadzieję, że jednak to zostanie naprawione. Naklejki muszą dawać możliwość identyfikacji służbom,
Czyli na przykład, to jest proste, no zróbmy to tak jak Niemcy, tylko nawet w lepszy sposób. Pokażmy samochód benzynowy czy diesla, jaka norma euro, nie wiem, rok produkcji i numer rejestracyjny, tak jak na nalepce tej rejestracyjnej. Każdy będzie widział, tak, jaki to jest pojazd. Druga rzecz to jest też kontrola społeczna. Było bardzo dużo dyskusji, jak mamy kontrolować strefę ograniczonego ruchu. Na przykład w Krakowie i były abonamenty parkingowe, to było jasne. Przeciętny Kowalski szedł, a dlaczego ten pan tutaj delikwent zaparkował? On nie ma abonamentu, tak? Więc co go upoważnia do parkowania, mógł zgłosić, nie? Ale to by było zbyt proste, że tylko naklejki i zobaczymy, co wyjdzie z tego systemu naklejkowego. My mamy w głowie, że bardzo efektywnym rozwiązaniem jest automatyczna detekcja pojazdów. I ona jest teoretycznie możliwa, to znaczy przy założeniu prostego narzędzia, czyli konieczności zarejestrowania się w jakimś systemie, prostego zarejestrowania się z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, roku produkcji, silnik, tak, i dwie minuty rejestruje się w systemie przed wjazdem. Tak jest to, bo tak sprawdzamy strefy funkcjonujące tego typu w Europie. Po prostu chcesz wyjechać, najpierw wchodzisz przez telefon, przez stronę internetową, czy gdzieś w jakimś punkcie, jeśli jesteś poza cyfrowo, wpisujesz swój samochód i jest OK. I wtedy wjeżdżając zmontujemy kamery i każdy pojazd identyfikowany. Ma prawo wjazdu czy nie ma, korelując się z bazą, wtedy powinna być, ale to jest też moim zdaniem technicznie do zrobienia, kara również za wjazd nieuprawniony, czyli to, że nie zgłosiłem się, nie zarejestrowałem się w systemie. Czy to się nie rozbije o detale, o szczegóły? Jeszcze nie wiem, bo to jest łatwo powiedzieć, że się zrobi. To technicznie to jest prosta sprawa. A to nie może być tak, że jak ktoś, no bo wiadomo, że mieszkańcy strefy, tej obwodnicy, to praktycznie jest, to są mieszkańcy Starego Miasta, tak? Idą po abonament mieszkańca, nie może być to już z automatu im przydzielana już taka weryfikacja. Nie, to jest okej. Okay. Abonament może identyfikować mieszkańca, na przykład jeśli chcemy w tych kamerach, tak? Okres, żeby nie wiem, na przykład rocznego, rocznej karencji, tak, czy jak to nazwać, jeszcze nie pomyliłem słowa, przejściowy, tak, dla mieszkańców, że tu, ponieważ to jest wprowadzane z tak naprawdę, jakby tak mówimy o perspektywie czasowej, dajmy więcej czasu tutaj mieszkańcom. I tu okej, okay, jest abonament, który można, skoro ktoś ma abonament, to znaczy, że jeździ samochodem. To jest nawet na logikę do wybronienia w różnych sądach. Natomiast no, wyjeżdżają sobie spoza, tak? Ktoś jedzie Kowalski, który mieszka na co dzień we Wrocławiu, jedzie załatwić sprawę do Krakowa i on musi wjechać tutaj, nie? I teraz no, pytanie, naklejki to gdzie? W Wydziale Komunikacji w Krakowie? No bez jaj mówiąc brzydko, nie? No, w centrum miasta, tak? Ma wjechać, potem naklejki już wyjechać. No, a może to zróbmy jak w Czechach, nalepkę kupujemy na stacji benzynowej, tak? Nie wiem, czy to jest możliwe od strony prawnej. Ale te nalepki mają być dla całej Polski takie same? Nie. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy naklejka jest z nazwą miasty. Tak? Tak, więc jak powstanie 16 stref czystego transportu, to będziemy mieli taki z góry na dół choinkę Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, etc. To jest bez sensu. To jest absolutnie bez sensu, ale no mamy nadzieję, że się z tego jakby wycofa ministerstwo, jednak podejdzie serio, bo to wszyscy potraktowali, że ktoś sobie jaja zrobił, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś na serio wymyślił takie rozwiązanie. Natomiast system ten cyfrowy, on daje taką możliwość jakby od razu stworzenia bazy czarnej, białej możliwości wjazdu, no i wtedy albo automatycznie, co pewnie jest problematyczne, identyfikuje i może w Londynie po prostu wysyła mandat, pewnie komputer, sztuczna inteligencja, nie myśli nigdy za ten, albo przynajmniej jest baza do służb, które mogą wysłać wtedy doprecyzowanie, no bo to są na razie propozycje na stole. Czy one nie zderzą się z rzeczywistością w konsultacjach z jednostkami różnymi odpowiedzialnymi? Nie potrafię odpowiedzieć na dzisiaj. Po to mamy najbliższy czas, żeby to zweryfikować. Mało tego czasu. Bardzo mało tego czasu. Ale z drugiej strony przynajmniej, ja powiem szczerze, jak tak rozmawiamy między miastami, bo mam nadzieję, że nie zdradzę żadnych tajemnic, chyba Warszawa i Wrocław są takimi miastami, które myślą w pierwszej kolejności, reszta pewnie chwilę poczeka, jak to będzie u innych. Trochę jak kiedyś rower publiczny Kraków pierwszy wprowadził, a reszta już poszło, tak? Więc ja myślę, że trochę patrzą też tak, okej, okay, ale przynajmniej zrobicie pierwszy ten krok, nie musimy czekać 2-3 lata, a jak będą efekty, to też jest. Trzeba pamiętać, rozmawialiśmy z różnymi przedstawicielami z wielu miast, tak od strony też społeczno-politycznej, tak, że jednak mieszkańcy tego oczekują. No, rozmawiamy po pierwsze o czymś, co 90% mieszkańców nie w żaden sposób nie dotknie, tak? Więc oni na pewno mówią, no róbmy, tak, róbmy, bo ja chcę oddychać czystym powietrzem, tak? W tym pierwszym kroku. A po drugie,
No, no nie sposób dzisiaj wymyślić, że ktoś powie, nie, ja nie chcę oddychać czystszym powietrzem, tak? No, nie przeszkadza mi to, że tam, tak jak mówił tutaj, że idą, moje dzieci idą rano do szkoły i wdychają te tlenki azotu, a potem ile więcej jest astmatycznych pewnie dzieci czy alergicznych przez to właśnie, że wdychają między innymi tlenki azotu. Więc generalnie to nie jest takie ograniczanie, to właśnie musimy odmitologizować. Tu nie mówimy o czymś takim, mówimy o umowie społecznej, w której mówimy, o nie, no nie wjeżdżamy, nie używamy narzędzia, które nam szkodzi wzajemnie, tak? Po prostu, nie używamy narzędzia, to nie, nikogo nie wskazujemy, nie piętnujemy. Mówimy po prostu, umawiamy się, nie wiem, tak jak to też było fajnie powiedziane, przecież powiedzieliśmy sobie, że nie wiem, nie palimy papierosów na przystankach ani w miejscach zamkniętych, tak? W telelokalach. Super się siedzi, nie? Ale też to jest jakaś ingerencja w swobodę innego człowieka, no ale umówiliśmy się, szkodzi nam to wszystkim, no to sorry, nie, no zmieniamy zasady i chyba dzisiaj nikt z nowych zdrowych zmysłów nie powie, że to było złe. Tak? I jestem przekonany, że tak samo będzie ze strefami czystego transportu. Kiedyś powiemy, kurczę, no wreszcie to jest fajne, wreszcie to powietrze jest lepsze, no tylko musimy to zrobić, ten krok do przodu. Myślę, Łukasz, że to, co mówisz, jest bardzo istotne, ale niezwykle istotna jest akcja informacyjna i uświadamianie społeczeństwa, bo myślę, że większość ludzi kojarzy strefy jednak z blokadą samochodów spalinowych i wyobrażają sobie, że nie wjadą samochodem benzynowym czy dieslem, będą musieli mieć elektrykę lub też hybrydę. Tych aut jest jeszcze relatywnie mało, więc pytanie o tą akcję ze strony miasta uświadamiania edukacyjną, to co pan mówi, prawda? Zmiana też trochę nawyków. A druga sprawa, no to jednak ta egzekucja, o której mówiłeś, jest istotna, bo możemy sobie wprowadzać różne przepisy, ale bez egzekucji one nie mają sensu, będą martwe. To może ja nie będę mówił o akcji informacyjnej, ponieważ nie reprezentuję ze strony miasta, nie reprezentuję miasta, ale rzeczywiście pan powiedział o bardzo istotnej rzeczy. Ta akcja uświadamiająca będzie miała absolutnie fundamentalne znaczenie. I jeżeli popatrzymy się wstecz i miałbym powiedzieć, dlaczego nie udało się przeprowadzić prawa w 2014 roku i Sejm nie przyjął właśnie wtedy ustawy, która umożliwiłaby miastom tworzenie stref czystego transportu, odpowiedź byłaby właśnie bardzo prosta, ponieważ nie było odpowiedniej akcji informacyjnej. Wokół tej ustawy narosło bardzo wiele mitów. Ja to słyszałem od polityków, rozmawiałem z posłami. Mówię, panie Andrzeju, to będzie ustawa, która uderzy w emerytów, prawda? Nieprawda. Jak dopiero jak tłumaczyliśmy, że samochód, 20-letni samochód z silnikiem benzynowym to nie jest to samo, co 20-letni samochód z silnikiem diesla, prawda? Że są różnice bardzo, bardzo istotne i stąd to zróżnicowanie, które zostało tutaj przedstawione przez pana profesora, przez miasto. I wydaje mi się, że bez tej edukacji i bez dotarcia z dosyć trudnym jednak przekazem do mieszkańców, to jest bardzo, będzie bardzo ciężko. Dlatego ta edukacja ma tutaj bardzo duże znaczenie. Tutaj też jest bardzo istotna rola mediów, żeby się włączyły w takie tłumaczenie, pokazywanie ludziom właśnie tych wszystkich kwestii związanych z zawiłościami różnych norm euro, z udziałami poszczególnych pojazdów w całej tej puli zanieczyszczeń. Ja chciałem powiedzieć, że Kraków tutaj poczynił gigantyczną pracę przez te ostatnie lata, bo byliśmy pierwszym miastem w ogóle w Polsce, które zbadało realne emisje z poruszających się po ulicach Krakowa pojazdów. Te badania właśnie remote sensingowe, które tak naprawdę dają nam bardzo dobry obraz tego, z jaką skalą problemu mamy do czynienia i jakie pojazdy powodują ten problem, one były bardzo niezmiernie potrzebne, powiedziałbym kluczowe. I później inne miasta patrzyły się na Kraków. O, Kraków to zrobił, później a Warszawa teraz chyba powtórzyła. Także edukacja, informacja będzie miała tutaj rzeczywiście bardzo istotne znaczenie. Chodzą słuchy, że Sejmik chce wycofać się z zapisu programu Czyste Powietrze. Przepraszam cię, Izu, ale to jeszcze nie wrócimy do tego, znaczy do tego pytania, to ja jeszcze pociągnę ten wątek aut, żebyśmy już to zamkli, a to będzie na koniec, zadamy to pytanie. Ja jeszcze chciałam zapytać, to jeżeli chcemy zmienić auto, to czego realnie mieszkańcy mogliby teraz szukać na rynku aut używanych, tak? Bo nie mówimy o nowych. W sensie jakich silników, tak? Bo rozumiem, że auto z gazem
Nie. Jest to w stanie bardzo trudne. Ja nie mogę tutaj preferować żadnych samochodów, tym bardziej marek samochodów. Znaczy nie, ale chodzi mi o silniki. Tak, tak. Czy diesel, benzyna, czy DPF, czy FAP, czy co? Panie profesorze. A więc może powiem tak. O wszystkim powinna decydować norma euro. Proszę Państwa, normy euro były wprowadzane w poszczególnych etapach rozwoju motoryzacji i to wcale nierównomiernie. Pierwsza norma euro 1 to jest rok 91. Przed 91 rokiem praktycznie te normy w ogóle nie istniały. To zależały wszystkie od producenta. Od 2014 roku obowiązuje norma euro 6 i dlatego proszę zobaczyć, mamy w tej chwili 22, czyli to jest już 8 lat obowiązywania normy euro 6, ale po skandalu wywołanym tą słynną Dieselgate, ta afera z fałszowaniem oprogramowania silników diesla, spowodowała zmianę procedury badawczej i najnowszej generacji pojazdy muszą spełniać tak zwaną normę Euro 6D, gdzie oprócz badań laboratoryjnych wykonywany jest tak zwany test RDE, Real Driving Emission, czyli emisja badana w rzeczywistych warunkach ruchu. Są to bardzo trudne do wykonania badania. W katedrze, którą kieruję, takie badania wykonujemy. Proszę Państwa, ona uwzględnia zarówno ruch miejski, ruch pozamiejski i również ruch po autostradzie. Także to jest absolutnie rzeczywisty obraz emisji, jaki powstaje z tych samochodów. Poprzednia norma to była norma wykonywana na stanowisku hamownianym laboratoryjnym, gdzie pojazd stał na rolkach. I ta cała afera polegała na tym, że ten pojazd sam rozpoznawał, że on bierze udział w teście, bo czujnik położenia koła kierownicy nie wykonywał, nie dawał żadnego sygnału. I wtedy oprogramowanie przełączało się na inny zakres, kiedy system recyrkulacji spalin powodował zmniejszanie emisji tlenków azotu. Bo głównie poszło o emisję tlenków azotu. I to, proszę Państwa, to nie tylko Volkswagen, to wiele innych firm to stosowało, w ten sposób obchodzili przepisy. Natomiast obecnie nie jest to możliwe już do wykonania. I jak powiedziałem, normy euro są w tej chwili jedynym możliwym sposobem, abyśmy, proszę Państwa, wprowadzili te strefy czystego transportu. Natomiast jeżeli chodzi o preferencje, proszę Państwa, pojazdy jak najnowszej generacji, czyli pojazd, który spełnia normę Euro 6. Andrzeju, chciałeś coś dodać? No i to była ta bolączka wcześniejszego prawa w Polsce, że tak naprawdę miasta nie mogły tworzyć stref czystego transportu w oparciu o normę euro. Tak naprawdę to jest ten prosty, czytelny sposób komunikowania się z mieszkańcami, z tym, że tutaj ja chciałem uspokoić wszystkich, nikt nie będzie zaczynał strefy czystego transportu od normy Euro 6D, czy to jest ta kwestia, powiedzmy, pewnego dochodzenia do określonych norm i to, co powiedział pan dyrektor, wydaje mi się, ma fundamentalne znaczenie. Tak naprawdę w tym pierwszym etapie te strefy one będą dotyczyć naprawdę niewielkiego odsetka mieszkańców, bardzo niewielkiego odsetka mieszkańców, dając też pewnego rodzaju mechanizmy wsparcia, okres przejściowy, prawda, umożliwiający na dostosowanie się do tych norm. I też wtedy, jak już ktoś będzie się zastanawiał, czy ja chcę kupić starszy samochód, to będzie wtedy zastanawiał się, czy kupić starszy samochód właśnie z silnikiem może jednak benzynowym, bo on emituje dużo mniej spalin niż pojazd w tym samym wieku z silnikiem właśnie diesel taki potocznie mówiąc. Także to też jest kwestia kształtowania pewnych wyborów, długofalowych wyborów. I myślę, że co byłoby najgorszym scenariuszem, no to jest wprowadzenie w tej dyskusji takiej, powiedzmy, paniki, która spowoduje, że mieszkańcy będą wystraszeni, prawda? Chcecie nam zabronić poruszać się po ulicach Krakowa samochodami. Ja przypomnę, że strefa czystego transportu to nie jest mechanizm, to nie jest strefa ograniczonego ruchu, to jest mechanizm, który przewiduje pewnego rodzaju restrykcje ze względu na emisyjność pojazdów, która może być w sposób bardzo czytelny przedstawiana właśnie posługując się tym systemem
euro 3, euro 4, euro 5, euro 6. Ja może tutaj uzupełnię jeszcze tą wypowiedź. Dlaczego my proponujemy wprowadzenie ograniczeń właśnie proponując tego typu normy euro? A więc w silnikach benzynowych wprowadzenie normy euro 4 diametralnie zwiększyło wymagania dotyczące emisji tlenków azotu. I to była główna przyczyna. Silnik z zapłonem iskrowym zasilany benzyną lub gazem LPG, on musi być w tej chwili standardowo wyposażony w tak zwany katalityczny reaktor utleniająco-redukujący. To jest urządzenie, które w 90 kilka procent zmniejsza emisję węglowodorów, tlenku węgla i jednocześnie tlenków azotu. Natomiast w silnikach diesla jest ogromny problem ze zmniejszeniem emisji tlenków azotu. Ten silnik pracuje w zupełnie inny sposób, w innych warunkach i tam niestety tlenki azotu są cały czas emitowane. I dopiero w normie Euro 6 wprowadzenie systemu tak zwanej selektywnej redukcji katalitycznej ten problem rozwiązało, ale to dotyczy niewielkiego odsetka samochodów. Natomiast dlaczego my chcemy dopuścić pojazdy od normy Euro 5? Ponieważ norma Euro 5 wymusiła na producentach stosowanie filtrów cząstek stałych, które radykalnie zmniejszają emisję właśnie tych najmniejszych pyłów, które mogą mieć właściwości kancerogenne. Czyli tutaj rodzaj filtru zastosowanego do tych cząstek stałych ma znaczenie, czy nie? W tej chwili to jest wszystko znormalizowane. Stosowane są tak zwane suche filtry cząstek stałych, które w 90 kilku procentach przejmują. A te mokre nie są bardziej efektywne w miastach? Te mokre filtry nie są w tej chwili stosowane. To francuskie firmy wprowadziły na samym początkowym etapie i między innymi wprowadzenie tych filtrów spowodowało taką złą prasę dla filtrów cząstek stałych. Tam trzeba było wtedy dodawać pewne dodatki do paliwa, które zawierają związki ceru. Związki ceru powodują obniżenie temperatury zapłonu sadzy. I po pierwsze, ludzie kupując używane takie samochody w ogóle nie wiedzieli, że trzeba takie dodatki tam dodawać do paliwa. Poza tym często nie mieli instrukcji w polskim języku albo w ogóle żadnej instrukcji. To głównie dotyczy samochodów sprowadzanych, używanych samochodów sprowadzanych. Bo przyznam się szczerze, że ja osobiście szukałam takiego auta, który ma taki filtr, ponieważ gdzieś tam wyczytałam, że one są bardziej efektywne w mieście, tak? Że nie potrzebują tej temperatury, czyli nie potrzebują się poruszać szybko, czy tak, dodawać dużo gazu, żeby dawać się tę temperaturę i tej sadzy wydostającej się z rur nie ma tyle, co... To jest prawda, ale współczesne filtry są w miarę wydajne. One stwarzają rzeczywiście problemy dla osób, które jeżdżą na bardzo krótkich odcinkach, na krótkich czasach. Ja swego czasu też miałem takie samochody wyposażone w filtr cząstek stałych i wiedząc o tym nie miałem problemów z tym filtrem, ale rzeczywiście mogą one wystąpić. To wracamy w takim razie do pytania o ten sejmik. Wychodzą plotki, że chce wycofać się z zapisów programu Czyste Powietrze. Czy zapisy o tworzeniu strefy czystego transportu też mogą zniknąć? Nie, bo rozmawiamy w tym momencie o strefach czystego transportu w myśl przyjętych zapisów programu ochrony powietrza. Z tego co wiem, jeżeli nawet ktoś kwestionuje zapisy programu ochrony powietrza, to dotyczy to na przykład systemu kontroli w gminach albo w norm nałożonych na te małe gminy związane z wymianą piecy. I to są te najbardziej takie podnoszone politycznie w różnych gremiach problemy. Nie dotyczy to kwestii strefy czystego transportu. A to, co dziś nas bardzo elektryzuje, zresztą obaj uczestniczyliśmy też z Andrzejem Głą w porannej rozmowie podczas Komisji Ochrony Środowiska, to jest postulat rozmiękczania uchwały antysmogowej. I oczywiście każdy ma prawo mieć własny punkt widzenia i postulować teoretycznie wszystko, co chce. Są pewne jednak nieprzekraczalne granice. Tą granicą jest nasza wspólna odpowiedzialność za jakość powietrza, którym oddychamy, ale także za to, co do tej pory udało się w zakresie walki o czyste powietrze osiągnąć. Sejmik, jeżeli te postulaty nabiorą realnego kształtu w postaci
jakiejś uchwały, która ma być rzekomo złożona przez protestujących, pewnie się tym tematem zajmie, ale zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, tak naprawdę w zakresie uchwały antysmogowej przede wszystkim rozgrywającym, bo taki ma mandat, jest zarząd województwa. To on w zakresie norm paliw może przygotować odpowiednią uchwałę. Z tego, co tu słyszę od panów marszałków, takich zamierzeń nie mają, ale z pewnością, podobnie jak gorąca jest dyskusja pomiędzy radnymi na posiedzeniach komisji, tak samo są poddawani pewnej presji politycznej, bo to akurat przypadek sprawia, że to jedno i to samo środowisko polityczne z podobnymi postulatami występuje, ale mam nadzieję, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie. Na pewno zrobię wszystko, żeby tego typu działania zablokować. Przy tej okazji oczywiście dziękuję Krakowskiemu Alarmowi Smogowemu i Polskiemu Alarmowi Smogowemu za interwencję i za udział w dzisiejszej dyskusji, ale przede wszystkim za taką konsekwentną postawę. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale przy okazji dyskusji, która tutaj już miała miejsce, na jedną rzecz bardzo koniecznie chcę zwrócić uwagę. Podnosimy temat edukacji, konsultacji społecznej, one są bardzo mocno są związane w oczywisty sposób, ale w obszarze zarządzania ochroną środowiska rola edukacji jest olbrzymia, to jest oczywiście bardzo mocno sprzężone z tym oczekiwaniem takiego czynnego udziału i akceptacji społecznej dla postulowanych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. To nie tylko powietrze, nie tylko transport, jakby dotyczyć będzie ta reguła. Ale jest jeszcze jeden istotny element, bardzo mocno sprzężony z kwestią edukacji, też na E, to jest ekonomia. Czyli finansowa zdolność czy organizacji, samorządu, czy mieszkańców do realizowania pewnych postulatów środowiskowych. A to powoduje, że w dyskusji, która na pewno będzie mieć miejsce, jak tylko dyrektor Łukasz ujawni w scenariusz wdrożenia, bo to oczywiste, będzie gorąca dyskusja, to te elementy w tej dostępności ekologicznej, dostępności ekonomicznej do pewnych rozwiązań będą tak samo potrzebne w tej debacie, jak oczywisty postulat edukacyjny, tylko ta szczególna rola, jaka teraz na panu dyrektorze Łukaszu będzie spoczywać, musi mieć także taki charakter brania pod uwagę konieczności wysłuchania różnego rodzaju punktów widzenia. I to jak dzisiaj mam okazję słuchać także przeciwników wszelkich rozwiązań komunikacyjnych w mieście, To sam mam świadomość tego, że nie jest to łatwe, ale bez takiej dyskusji, bez trudnej, czasem męskiej dyskusji, nie uda się tych procesów rozwiązać, bo zmiana mentalności społecznej nie następuje z poniedziałku na wtorek. To bardzo często jest proces kilkuletni, a to znaczy, że nie ma straconych spotkań i nie ma zmarnowanych spotkań konsultacyjnych. One wszystkie są bardzo potrzebne, mają istotny wpływ, aczkolwiek tu wszyscy mamy świadomość tego, że tak naprawdę największy wpływ na edukację ma ten czynnik przyzwyczajania się do wprowadzanych rozwiązań. Ale tego też nie da się bez takiej szeroko rozumianej i empatycznej konsultacji społecznych przeprowadzić. Ja na pewno będę brał w nich udział. Bardzo mnie ten temat interesuje, nie tylko dlatego, że jestem jakimś tam współojcem programu ochrony powietrza, który ten temat w Krakowie wywołał, ale przede wszystkim dlatego, że jest to jedna z najistotniejszych dyskusji o przyszłości Krakowa tak naprawdę. Tego nie tylko w jaki sposób będziemy oddychać, czym będziemy oddychać, jakim powietrzem będziemy oddychać, ale także na ile jesteśmy jako miasto przygotowani do wdrażania tego typu rozwiązań, które w dużej mierze są takim papierkiem lakmusowym dla innych istotnych rozwiązań komunikacyjnych w mieście.
Mamy jeszcze pytania. Pierwsze pytanie z online jest takie. Jaki na dzień dzisiejszy procentowy udział zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy jeżdżące po terenie planowanej strefy czystego transportu, na przykład tlenku azotu, do całkowitej emisji tych zanieczyszczeń emitowanych, na przykład przez pojazdy jeżdżące po drugiej obwodnicy? Tak, to może ja odpowiem. Przyjmuje się średnio, że w dużych aglomeracjach 70% emisji tlenków azotu pochodzi ze środków komunikacji. Także tak wyglądają średnie badania w miastach europejskich, czyli niestety za emisję tlenków azotu odpowiada motoryzacja. Na drugim miejscu to jest przemysł chemiczny, prawda, głównie przemysł. Wszystkie procesy, które odbywają się w wysokiej temperaturze, generują tlenki azotu. Panie dyrektorze, chciałby pan coś dodać? Nie, ja tutaj bardziej słucham, żeby była jasność, bo nie chcę się wymączać, więc tak jak powiedział pan profesor, pamiętam jedną ciekawą sytuację. W jednym z niemieckich miast w trakcie pandemii, bo kontaktowaliśmy się i u nich tlenki azotu, kiedy był lockdown, nagle wzrosły, tak? I było oburzenie mieszkańców. No jak to, opowiadaliście, że jak nie będzie diesli, to będzie wszystko okej. I jakby no, zastanawiali się długo nad tym fenomenem i z dużą dozą prawdopodobieństwa jest bardzo wiele winorośli, tak? W sensie winnic w mieście i przemysł rolniczy też, znaczy nawozy podobno są źródłem dosyć sporej ilości tlenku. My nie nawozimy błoń w Krakowie, nie mamy przemysłu chemicznego, więc sądzę, że tak jak powiedział pan profesor, to 70% to jest pewnie minimum, które jest z transportu tutaj, i na pewno z transportu jest największość. Tutaj w pytaniu, jeżeli ja dobrze zrozumiałam, chodziło o to, czy w drugiej obwodnicy, czyli do alei, ten udział tlenków jest tak samo duży, jak na samych alejach. Ja myślę, że kluczowa to jest dyskusja, której nie poruszyliśmy, a którą zwracano powoli uwagę, co to znaczy wewnątrz drugiej obwodnicy, bo to jest obszar ograniczonego drugą obwodnicą. Nie poruszyliśmy też kwestii, która jest takim symbolem walki o czyste powietrze z transportu drogowego, czyli czegoś, co potocznie nazywamy w Krakowie busami. Ale to jest szersze, nie chcę stygmatyzować, generalnie tych pojazdów, które przywożą i chcemy, żeby przywoziły codziennie do pracy mieszkańców z całego w zasadzie województwa, ale ich stan techniczny jest jaki jest i badania to potwierdziły i nie ma co się czarować. Jeżeli chcemy w obszarze transportu zbiorowego, bo Kraków nie ma sobie nic do zarzucenia, w sensie miasta to z badań wyszło, to jest po prostu margines emisji, tak? To w porównaniu na alejach autobusy miejskie Euro 6 nie muszą być nawet elektryczne, wystarczy, że są Euro 6, są dobrze utrzymywane, to powietrze jest, tak, względem pozostałych uczestników ruchu tam, innych pojazdów. Natomiast no, te prywatne pojazdy są niestety katastrofalnym często stanie i emitują. I jeżeli chcemy rozmawiać o tych pojazdach, to musimy rozmawiać, czy druga obwodnica, włącznie z drugą obwodnicą, ta strefa, czy bez, tak? Wydaje się na logikę sensowne, że jednak razem z drugą obwodnicą, bo tak jak mówię, to wtedy rozmawiamy o tych busach, o tych przewoźnikach transportu drogowego, które myślę, że tutaj się mieszkańcy zgodzą i wszyscy się zgodzimy, że to jest duże wyzwanie i duży udział tych zanieczyszczeń. Natomiast trzeba też pamiętać, my robimy pierwszy krok, to jest pierwszy etap, tak? I ten obszar jest zdefiniowany w programie ochrony powietrza jako ten minimalny i tu nie ma dyskusji. Natomiast no, w perspektywie powiedzmy do 5 lat mówimy o w zasadzie całym mieście wewnątrz obwodnicy autostradowej, więc myśmy w takich kategoriach pierwszy krok i następne, ale te następne to już dotyczą całego miasta i słusznie, bo o tym była mowa dzisiaj, że tak to powinno wyglądać, więc jakby jeśli dobrze interpretuję pytanie, bo nie do końca na początku uchwyciłem sedno, to nie ma co jakby segregować, że to jakaś będzie magiczna granica zmiany, że nagle tu tlenki azotu są, a tutaj tlenków azotu nie ma. Na alejach jest jeszcze to istotne, że mamy jedyną stację komunikacyjną, bo tak się okazało, że jednak zmiany na DITLA
między innymi zmiany na Dietla przyniosły pewne efekty, ponieważ stacja na Dietla nie jest już stacją komunikacyjną. Tam tlenki azotu są już poniżej, no, osiągnęliśmy normy, co trochę, no, takie są fakty. Znaczy Inspekcja Ochrony Środowiska postuluje przesunięcie tej stacji, bo ona już dzisiaj nie spełnia. Struktura ruchu, szereg jakby, pandemia pewnie się przyczyniła, zmiany, które były wprowadzone, że jednak ta stacja już dzisiaj nie pokazuje tego tła komunikacyjnego, więc na alejach mamy, to będzie, gdyby aleje były w strefie, to nam też pokaże pewną efektywność z punktu widzenia później już jakości powietrza, jak to wygląda. Ale tak czy owak rozmawiamy o czymś, co w perspektywie średnioterminowej kilku lat i tak dotyczy całego miasta, więc myślę, że jakby nie powinniśmy się skupiać, czy tu będzie po lewej i po prawej stronie ulicy lepiej lub gorzej. Ja mam jeszcze pytanie a propos zanieczyszczeń do pana profesora, bo często słyszymy taką opinię, że wprowadzamy ograniczenia w ruchu na rzecz pieszych, ruchu rowerowego, przez co generujemy korki, a jak samochody stoją w korkach, to jest więcej zanieczyszczeń, bo więcej spalin. Jakby one miały ruch płynny, to wtedy byłoby wszystko super i tych spalin byłoby zdecydowanie mniej. Jak to rzeczywiście jest? To jest bardzo trudne pytanie. Na biegu jałowym silniki też emitują toksyczne składniki spalin. Co prawda samochody najnowszej generacji są wyposażone z reguły w system start-stop, czy też pojazdy hybrydowe, gdzie silnik spalinowy nie pracuje wówczas, ale to dotyczy niewielkiego odsetku samochodów. Natomiast w odniesieniu do najbardziej takiego krytycznego składnika, jakim są tlenki azotu, to proszę Państwa, trzeba jasno powiedzieć, czym większe obciążenie silnika, tym większa emisja tlenków azotu. I między innymi mówiłem to na spotkaniu, z którym razem byliśmy z panem dyrektorem Frankiem, że wprowadzenie stref 30 na godzinę ma na celu między innymi zmniejszenie emisji tlenków azotu, bo samochód rozpędzając się do 30 na godzinę emituje znacznie mniej tlenków azotu niż rozpędzając się do prędkości 50 albo 70 km na godzinę. I proszę Państwa, również to dotyczy innych zanieczyszczeń, czyli też węglowodorów i tlenku węgla, ale głównie dotyczy to tlenków azotu. To jeszcze mamy jedno pytanie. Ile w planowanej strefie jest komercyjnych ładowarek dla samochodów elektrycznych? Ile ich będzie oddanych do końca 2022? No to ja odpowiadam, nie mówimy o samochodach elektrycznych. Bo to jest pierwsza rzecz, którą musimy sobie uzmysłowić, zanim zaczniemy rozmowę. Nie rozmawiamy tylko o samochodach elektrycznych. Na ten temat to w ogóle moim zdaniem będzie odrębna dyskusja w najbliższych latach, bo wszyscy zobaczyli, że dyrektywa unijna, między innymi na przykład jako Zarząd Transportu Publicznego mamy w tej chwili szeroką dyskusję też w ramach Europejskiego Stowarzyszenia, no bo mówimy o jakichś 50% są normy narzucone, ustawa zresztą też narzuca za kilka lat 46% udziału autobusów zeroemisyjnych i to już nie jest rozmowa w Polsce, gdzie jeszcze się zastanawiamy odnośnie zasobności ekonomicznej, ale na tak w skali europejskiej, że znaczy chyba troszeczkę się zapędziliśmy, że tylko samochody elektryczne, tak? To chyba nie ta droga. Są już takie dokumenty, które różne organizacje zaczynają tuptać do komisji i mówić, no nie do końca tak. Nawet z punktu widzenia transportu zbiorowego nie wyobrażamy sobie 100% elektryfikacji bez dywersyfikacji źródeł zasilania, bo nie wiem, blackout się może zdarzyć z różnego powodu, a 20% przewozów musimy zrealizować, bo ludzie nie dojadą do szpitali, do elektrowni, do podstawowych miejsc pracy, które muszą dojechać transportem zbiorowym, bo to pokazała pandemia. Jak był twardy lockdown, 20% pasażerów podróżowało do pracy, bo z różnych powodów, może nie mają prawa jazdy, może nie mają możliwości wyboru innego środka transportu, więc to jest tricky. Dlatego strefa czystego transportu, nie wiem gdzie jest kamera, nie dotyczy samochodów elektrycznych. To jest strefa niskoemisyjna, dotyczy wyłącznie starych, kilkunastoletnich samochodów, głównie z silnikami diesla, bo to one emitują najwięcej zanieczyszczeń. To ja jeszcze pociągnę jeszcze ten wątek. O, przepraszam. I jeszcze raz wrócę do tej bolączki, tej poprzedniej ustawy o elektromobilności, która de facto dawała taką możliwość. Albo robicie strefę opartą o elektryki, albo nie ma żadnej strefy de facto. Czyli to czym się to skończyło, widzieli Państwo chociażby na Kazimierzu. Po prostu miasta nie miały możliwości tworzenia stref czystego transportu. Także ja bardzo cieszę się, że to wybrzmiało tutaj bardzo jasno, że strefy czystego transportu to nie są strefy dla pojazdów elektrycznych.
Ale tak czy inaczej jest przewidziane tworzenie tych stacji ładowania miejskich? Czy na pewno to jest taka moja może subiektywna ocena, mam nadzieję, że się nie wygłupiam jako trochę lejek od strony naukowej, tak jak pan profesor reprezentuje, ale jeżeli Kraków jest w Niedce, jeżeli to też tutaj gdzieś Andrzej wspominał, że mamy najmniej dni tych przewietrzenia, tak, to chyba jest różnica, gdzie ta emisja następuje, czy nawet, nie wiem, w przysłowiowej elektrowni Połaniec, mam nadzieję, że nie zna gaz i się nie wygłupiłem, czy jakby poza tą Niedzką, tak? I tak samo z punktu widzenia transportowego jest istotne, czy to jest w tej Niedce nad Wisłą, w której te cząsteczki wody przejmują i oddychamy tym później i się kotujemy w zamkniętym pomieszczeniu bez przewietrzenia, czy też jednak dążymy do tego, że tutaj ta emisja jest może zerowa, tak myślimy o tym, tak? Zeroemisyjność. I ja myślę, że patrzymy w ten sposób. Jest niemiecka metodyka, która mi się bardzo podoba, ASI, tak? Pierwsze to jest w ogóle odnośnie, bo to było wdrożone względem mobilności, względem transportu, tak? Czyli avoid, czyli spróbuj uniknąć pewnych podróży, które są zbędne. Shift jest przesunięciem jakby w inne systemy, a to, co zostanie, to jest improve. Improve to jest właśnie ta zeroemisyjność, czyli będą samochody jeździły zawsze już pewnie, bo to jest świetny wynalazek. Więc te, które muszą jeździć, te pojazdy, które muszą jeździć, myślę, że jednak w takim mieście jak Kraków, które jest fajnie zlokalizowane, bo jak się wraca, czy autostradą, czy od strony Warszawy, czy od strony Zakopianki, no jak w Los Angeles, tak, światełka na dole i to człowiek czuje w sercu przyjemność, że wjeżdża do tego miasta, które tak fajnie błyszczy, święci się, no ale jest w Niedce, no tak już jest, nie przeniesiemy go gdzie indziej. No więc powinniśmy jednak szukać chyba rozwiązań, które powodują, że nie będziemy tu emitować we własnym pokoju, tylko no miejmy nadzieję, że kiedyś cały system energetyczny przejdzie w systemy czyste i nie z węgla będziemy produkować energię i też inne rozwiązania, ale tutaj chyba mi się wydaje, że będziemy musieli, więc odpowiadając trochę przydługawo, ale myślę, że jesteśmy skazani też na to, żeby szukać w elektrycznych pojazdach, pewnie hybrydowych pojazdach, może biometan, może inne, wodór, tak, teraz jest na ten temat mowa. Na pewno powinniśmy być tym zainteresowani i na pewno powinniśmy te ładowarki również dla tych, którzy chcą, którzy mogą inwestować w to i w transporcie zbiorowym to się dzieje, montujemy na ulicach i myślę, że to jest jakiś kierunek, ale na pewno nie jedyny. Ja tylko ad vocem do tego, co pan dyrektor powiedział, ta świetna lokalizacja Krakowa w Niedce, Kraków widzimy, jak przyjeżdżamy do Krakowa, jest naszym przekleństwem, ale to też pokazuje, dlaczego my w Krakowie musimy więcej zrobić niż w innych miastach w Polsce. Właśnie dlatego, że Kraków jest tak, a nie inaczej zlokalizowany, dlatego, że Kraków ma największą liczbę dni bezwiecznych spośród dużych miast w Polsce i dlatego te działania w zakresie zarówno niskiej emisji, jak i transportu samochodowego muszą być po prostu dużo bardziej ambitne. No tej lokalizacji Krakowa nie zmienimy. Taka była lokacja. No, możemy zmienić miejsce zamieszkania zawsze. Dziękuję naszym prelegentom i słuchaczom. Nasz czas już dobiega końca. I zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania z cyklu Urban Talk. Wyznaczamy kierunki miasta. Dobrego wieczoru.